Okej, moi kochani, nowy odcinek. Znaczy nowy, nagrywany jest zaraz po tym poprzednim, ale wysłany pewnie będzie dopiero za dzień. O Boże, granata nam jeszcze rzuciło. Chyba strzelanki będę posyłał o 21, tak mi się wydaje, więc śmiało. Albo w sumie o 18, bo potem narzekacie, że to jest za późno. W ogóle napiszcie w komentarzach, jeśli możecie, jaka godzina na live wam najbardziej odpowiada, bo nie potrafię tego wyhaczyć i to mnie strasznie boli, bo o jakiej godzinie bym nie zrobił tego live'a, to zawsze ktoś mi narzeka, że się nie załapał, nie widział, był zajęty, nie było czegoś takiego i wiecie, to mnie trochę denerwuje. Także jakbyście mogli, to byłbym wdzięczny. No a my sobie kontynuujemy rzeź naszą niewiną, znaczy nie winiątek, winiątek takich winnych i stworzeń w Basrze. Poszukujemy generała Amu, żeby to cały ten jego, znaczy chyba wywiedzieć się jak najwięcej o tym irańskim, Tak się teraz zastanawiam, jak odmienić Irak i jak do tego stworzyć przedmiotnik. Bo Iran irański, a Irak irakowski, no nie Irakow, irakski. Ej, naprawdę, nie mam pojęcia, jakbyście wiedzieli, co jest jeszcze, mamo, irakijski, chcesz? Irakijski, Irakijczyk. Irakijski, Irakijczyk, o, moja mama zawsze, raz jej się chyba zdarzyło wejść z czymś ważnym. Także widzicie już, irakijski, super. Nie muszę się już was pytać w komentarzach, tylko moja mamusia mi wszystko oznajmiła. A jak podsłuchuję, aż nieprzyjemnie, ale co ja poradzę. Zaraz sobie pojadą do babci, także. Proszę jeszcze. Jeszcze też mówią irackie. Irackie? Irackie. No to dziękuję, mamo. Irackie wojska. Irackie wojska, wszyscy już wszystko wiedzą, dzięki tobie. Także widzicie. To właśnie przykład pożytecznej matki. Idziemy dalej, bo rzucają granatami w nas irackie wojska, Irakijczycy. I w ogóle jest przyjemnie całkiem. Patrzcie. Ach, Holender, chciałem w niego. O, któremu z łapki coś wypadło. Chyba się zatrzymał się po prostu. Zamknął się w sobie. Biedny. Spójrzcie na jego twarz. Kurde. To znowu. Ej, ktoś nas normalnie napieprze i nie jestem pewien kto. Zamienimy sobie na jakąś normalną broń. I kto może do nas strzelać? No bo nie, no ja nawet nie widzę. Ktoś z dołu w takim razie. Ej, nie widzę, jak Boga kocham. Czy ty do nas strzelasz? Może to ty? Ej, nie wiem kto. A, dobra, to już rozumiem. Jezus. A ich się tu trochę zabrało. Nieźle. Ej, mamy problem mały. Gościa rozmiażdżyło. Zmiażdżyło po prostu, posiekało na drobniutkie kawałeczki. A ja mam mało życia i zaraz to samo stanie się ze mną. Wiecie co? Walnę tu save'a, bo robi się nieprzyjemnie. Wiecie, tu się szybciutko save'y robi, to jest fajne. Nie tak jak w Gothiku bodajże się tak robi. Dobra. Teraz musimy się go pozbyć, zanim w nas strzeli się. Dobrze, dobrze, udało się. Wszystko się nam udaje. Tu koleżka się poddał. Ale kolego, ja mam dla ciebie lepszą zabawę. I zobaczcie, co można zrobić. O, to jest też taki bonus, zaraz wam pokażę. Może to takie dosyć okrutne. Ej, ja się teraz bawię z kolegą. Proszę nas nie zaczepiać. Zobaczcie. Biedny. Ogólnie bardzo dużo takich elementów było, znaczy tych pokłuć, znaczy cięć na ciele, bardzo dużo było w Soldier of Fortune 2, którą grałem kiedyś z wujkiem, ale nie pamiętam już fabuły i być może ją kiedyś nagramy, jak to jakoś nabędę albo zakupię. Także tam wam to zademonstruję i będzie lepszy efekt. A teraz przerzućmy się znowu na to, bo strasznie przyjemnie mi się z tego strzela jakoś i kontynuujmy chód. Chód po generała Amu. Amu! Dobra, ładnie. Zamknięte. Niedobrze, niedobrze. Ale ja już sobie drogę wyhaczyłem. Nie bójcie się. O! Słyszycie te okrzyki? Bardzo, bardzo fajnie zrobione. Naprawdę się człowiek czuje, jakby szedł gdzieś zaraz na starcie z jakąś wielką armią. No, dokładnie. On powiedział, że przemowa się zaczęła i ludzie wiwatują na jego cześć. Także pewnie... To jest chyba przemowa Husajna, z tego co pamiętam. A generał Amu będzie gdzieś w pobliżu. I czy teraz... Nie wiem, po co ja tu zszedłem właściwie.
Nie, może tutaj po zapasy, a trzeba będzie... Jakoś tędy się przechodziło. Nie pamiętam, powiem szczerze. Znaczy nie pamiętam, nie widzę jakiejś drogi żadnej. No problem, musi być coś tutaj. Otwórzcie się. Nie no, tutaj jest jakieś chyba przejście. Nie no, kurde, nie wiem. Trudno, spróbujmy jeszcze czegoś na górze. Nie marnujmy amunicji, broń Boże, kochany, nie marnuj, nie marnuj. Czy ja mam tutaj coś przez... Ja mam w to chyba strzelić. Tak, i teraz tam się przejście automatycznie nam... O, stworzy. Utorowałem sobie przejście, można by rzec. Bawię się teraz dalej z Arabami. Także mówię, gra jest naprawdę dla ludzi skrajnie nacjonalistycznie nastawionych do życia, albo po prostu rasistów. Także jeżeli ktoś ma takie zapędy rasistowskie, czy po prostu za bardzo kocha swój kraj i nienawidzi innych narodowości, ja serdecznie zapraszam do tej gry, bo tutaj chyba jedynie się Żydów nie zabijało, także antysemitów nie zapraszam. No, nie wiem, kogo to przedstawia, ta fotografia. To jest w ogóle cięższy moment i powinienem się lepiej do tego przygotować. Dobra, przede wszystkim tak, powinienem zabrać jakąś cięższą broń. Cięższą, powiedziałem. Zapisać. O, tu już zaczynają się problemy. I uważać na tego z tym cholernym... Z tą cholerną wyrzutnią rakiet. O, właśnie. Dobra, poszedł. Też my średnio nam to wszystko wychodzi, moi kochani. Nie, naprawdę nam to bardzo średnio wychodzi. Okej. Nie ma źle. Jest bardzo źle. Teraz szybko. Czy ja mam jeszcze jakieś apteczki? Mam. Dobrze. Tu coś jest? Tu jest chyba jakieś tajemne przejście. O, akurat. Te apteczki sobie odnowimy. I już jesteśmy w porządeczku. Gitarka. I tak trzeba właśnie do życia luźno podchodzić, nie przejmować się. Tak teraz, takie nawiązanie do ideologii różnych. Przepraszam, że tak sobie skaczę po tematach. Moi rodzice już pojechali, to jest fajne. Właściwie wiecie, dlaczego nastolatkowie lubią, kiedy rodziców nie ma w domu. Niektórzy zapraszają kolegów, robią impry, niektórzy zapraszają dziewczyny i zaczynają się z nimi uprawiać seks. Niektórzy się masturbują, no i wiecie. Sami zdecydujcie, do jakiej grupy chcecie należeć. O właśnie, to jest General Amos z tą taką z brzydką twarzą, a Hussein był obok. O, tu jest jakiś gość. Całkiem mile wygląda, trochę jak jakiś apostoł albo coś takiego. Sprawdźmy. Ej, ale chwila. No, halo. Nie pamiętam, jak się przybliżało. Prawym chyba. Nie uciekaj. Biedny apostoł. Pewnie leci do Jezusa. Ostrzeż Jezusa! Okej. Okay. Tu jest. Ale naprawdę, wygląda jak apostoł. Przepraszam! Znaczy, wygląda jak arabski apostoł, przepraszam. Się tak nabijam z różnych religijnych uczuć, ale tak bywa. To jest w ogóle fajna kryjówka. Czy ja tędy mam iść? Że mi... Nie. Możesz tutaj zostać. Nie, nie bój się! Ja chcę tylko przejść. Nic ci nie zrobię. Ja nie jestem! Jak te wasze irackie wojska. Irackie, nie. Irackie, tak, bo to jest Irak. Okej. Okay. No w sumie tak, Irak iracki, teraz już wiem, a tak się głupio zastanawiałem, tam siarę zrobiłem po prostu. Dobrze, że mama jakoś tą, ten poziom tak zwanego kwasu obniżyła do minimum. Tej tędy? Chyba tak. A widzicie, jaki kurde sprytny kilos cholera. Taka spryciula fajna, no taki miły chłopak, sympatyczny, zabawny, z perspektywami. Jak mnie tu nie kochać, że tak skromnie powiem. Tędy, dobrze pamiętam i idziemy. Nie wiem, czy tędy ma... A, chyba tak. Raz się żyje, nie? Okej, sprawdźmy, co się teraz dzieje. Dzień dobry. Coś tu dzieje, proszę nam powiedzieć. Proszę opowiedzieć, co pan przeżył. Proszę powiedzieć. Halo. Chodźcie tu. O Jezus, co ja robię? Nie mam pojęcia. Jezus, chyba że... Nie! Przepraszam! Proszę opowiedzieć, co się stało! Ręko tego człowieka opowie, co się stało. Przepraszam, pan nic nie widział, mam nadzieję. Żeby tam nie pisali potem do ONZ-ów i do tych innych takich tutaj. Okej, okay. Tutaj było zamknięte i po prostu mieliśmy się przedostać. Okej, okay. Przepraszam, że zabiłem tego inżyniera, nie chciałem. Mam nadzieję, że słowotokiem coś tam zrekompensuje wam ową stratę. Snajperzy wyeliminowani. Tutaj koleżka chciał ostatni pokłon czynić w stronę moją. O, dostał w gardło, też ciekawe. W gardło, jak Iwona teraz powiedziałem, gardło. Soreczka.
Coś tu jedzie. Albo przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, to jest ten hangar. I to jest ten czołg. Mam nadzieję, że ten czołg nagle nie ruszy. I jeszcze bym jakiś snajper strzelał. I nie jestem pewien skąd. A! Dobra, już teraz wiem. Tam chyba się mamy dostać, więc się tam wespnę. Jak ja mam się tam... Dobra, okej. Tutaj będzie jakiś... A, jest jakiś panel sterowania i teraz my sobie możemy zejść kulturalnie. Bezpardonowo. Ojejku! No nie, dobra, myślałem, że spadnę. Okej, drzwi otwarte, idziemy. Czy to są... Po co ja to w ogóle otworzyłem? Czy ja tu mam coś... Upsi. Coś do mnie strzela, nie wiem... Nie, nie ma tu chyba żadnego... A! Tam są! A, dobra, tu jest drabina, dobra, nie zauważyłem, sorry. Może teraz mam taki dziwne usposobienie, że cały czas mówię soreczka. Także przepraszam. Dobra. Zmieniamy coś innego, bo nam średnio idzie tą bronią. Żeby było ciekawie, zmienimy sobie na przykład teraz na... A na coś takiego... Może być to właściwie, bo tego nie używałem już dosyć dawno. Okej, słyszymy znowu lód. A nie, teraz będzie bardziej, raczej się przyda nam to na te ciężkie coś. Co ja robię? Mam nadzieję, że nie zrzuciłem tego granatu. Dobra, właściwie o to mi chodziło. Więc w sumie z dwojga złego wybrałem tą broń, jaką chciałem. Ja tu najpierw polecam zdjąć tych snajperów. Bo oni tu strasznie przeszkadzają, a tutaj jest w ogóle... O właśnie, czołg, także zaraz będziemy się przez niego przebijać, tylko sobie zrobimy save'a. I na partyzanta, no co ja będę. Ojejku, nie idzie coś. No i tu warto właśnie jakoś tak go wyminąć, no. I dostać się do tego... Do, tutaj to jest chyba. O, dobra. Nie wiem, kto do nas strzela, ale... Dobra, wyrzućmy coś, no szybciej, człowieku. Kurdy. Wyrzuć to. Okej, i teraz tak. Jedziemy. Jezu! Geniusz! Geniusz! Kilos 53, normalnie geniusz. Ale co ja poradzę na to? Moi kochani, taki jestem. Chciałem kiedyś taki wiersz skonstruować, właśnie, który nosiłby nazwę Taki jestem. I właściwie zrobiłem coś takiego, ale uważam go za niewypał. Może jestem taki za bardzo samokrytyczny, ale... Ale jakoś tak po prostu nie podoba mi się ten wiersz i chcę zrobić coś lepszego i... Okej. W takim razie wyrzućmy... Tą snajperkę, bo i tak z niej nie korzystam, i tak podnieś to. To też wyrzucę. Teraz dobra. Może zrobię tutaj save'a, żeby już potem nie latać jak głupi. On strzela, ja wychodzę. Raz, dwa, trzy. Do tyłu. Przeładować. On strzela. Ja wychodzę. Raz, dwa, trzy. Do tyłu. Przeładować. Już wystrzelony. Spoko. Dobra. Miło. Wszystko. Jezus! Ale mnie przestraszyli, Boże! Nagle mi tu wyskakują cholery! Komitywa, chciałem powiedzieć. Wyszli z komitywą. Zapis, bo to było cięższe i co z tego, że mam ograniczoną ilość zapisów. Burżuj zapisuje, bo może. I kontynuujemy chudł. Kontynuujemy chudł? Czy ja to naprawdę powiedziałem? Nie, dobra, skorzystajmy z medkitów może, bo to jest odpowiedni moment. Nie wyrzucę, tylko korzystać. Nagram chyba jeszcze jeden odcinek, wiecie, jak żeby dokończyć tę część z Irakiem, a potem zajmę się już swoimi sprawami, no bo tak jak mówiłem, rodzice są w domu, ja jestem wobec was szczery, także co mądrzejsi sobie się domyślą, a... Przepraszam, że jestem taki szczery. Może aż zbyt szczery, ale ja jakoś cieszę się z tego, że utrzymujemy takie luźne kontakty. Ja i moi widzowie to jest takie sweet i w ogóle. Także... Nie wiem, ja jestem jak najbardziej za, nie wiem, czy wam to przeszkadza. Możecie napisać w komentarzach, czy wam przeszkadza to, że jestem taki, wiecie, że... Gadam otwarcie o wszystkim, nie owijam w bawełnę, przynajmniej tak staram się. No i ogólnie ja staram się wam nie pokazywać z tej złej strony. Jak ja mam jakieś gorsze chwile, to się po prostu nie wyrywam i nie nagrywam filmów. Także wy mnie znacie z tej dobrej i dlatego tak mnie tam, wiesz, lofciacie. Ostatnio ktoś napisał komentarz, że jestem dla niego jak Bóg i że oddałby za mnie życie. No wiecie, bez przesady, nie? Nie to, że ja was tam nie szanuję, czy coś, ale... Dobra, Kilosek mądry sobie już znowu oturował przejście, wpada do kwasu, żeby było miło. Smoła. No, a tutaj oczywiście ktoś mi przerwał moją sielankę w smole. Także napiszcie, co sądzicie o tej otwartości i takich dobrych stosunkach z widzami. No, mnie tam się podoba, nie wiem jak wam. Razbijamy do kanałów. Znowu medkita użyję chyba.
bo jest nieciekawa sytuacja. Jesteśmy w jakichś irackich kanałach. Ten pan też się tutaj wybrał i ten też. To była jakaś taka romantyczna schadzka tych dwóch panów. W ogóle dowiedziałem się, że na przykład jak na tym Humble Bundle, nie? Coś tak, ja nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. Była wyprzedaż tych gier. Można było rozdysponować naszą ofiarę, tak, ten nasz datek, na co to przejdzie. I ogólnie dowiedziałem się, że tam było coś takiego jak Human Race Rights. I ja myślałem, że to są prawa człowieka. Tam, to dobra, mówię, prawa człowieka, ważna sprawa, okej, okay, no wiecie, Afryka, nie wiem, jakieś dyktatury, Irak, tam ten reżim i w ogóle, no to pomyślałem sobie, tak na logikę biorę, zapłacę, kurde, żeby im się żyło lepiej, nie? Żeby żyli w jakimś takim w miarę ogarniętym państwie. Już nie mówię, żeby żyli w demokratycznym państwie, bo to też nie jest za bardzo ogarnięte, ale to już inna jest, inny temat do rozmów. I ten... I dałem też trochę, wiem, że tam większość przeznaczyłem na walkę z rakiem, bo to jest jednak najgorsze. Potem chyba na jakiegoś AIDS-a i resztę dałem właśnie tam 50 centów na piwku dla tej całej... dla tej Turtle Games chyba to robiło, czy tam... czy te Humble Bundle, nie wiem, kto to robił. O, tam jest jakiś zły koleś z kamizelką kloodporną. A takich trzeba się przestrzegać. No i jeszcze przeznaczyłem część kwoty na te Human Race Rights. I potem się dowiedziałem, że to jest prawa człowieka dla gejów, lesbijek, transwestytów. I tak trochę myślałem sobie, moje pieniądze na to poszło, ja jestem przecież... tego nie jestem tego zwolennikiem. Sadam. Także wiecie. To jak gra ciekawie przedstawia sytuację w Iraku, przed wojną w Iraku. Także jakby ktoś chciał, to ja zapraszam do gry. I nie wiem, czy taką grę można w ogóle jeszcze kupić w sklepie. Ja ją mam osobiście, przyznam się, to jest jakieś płytki od wujka. Ja dużo mam właśnie gier takich od płytek od wujka, więc to nie tyle co ja ściągałem, tylko wujek je skądś tam dostawał, chociaż pewnie podejrzewam, że też to było źródło nie inne. Ale takie gry już ciężko kupić. Tam jeszcze Medal of Honor Pacific Assault może dostaniemy w jakiejś, nie wiem, w jakiejś złotej edycji. Ja na przykład tak kupiłem Call of Duty 2, 1 i United Offensive. To było w takim jednym paku. Ale na przykład Soldiera wątpię, żebyście dostali. Chyba, że ja na jakimś rynku elektronicznym albo na Allegro, ale nie wiem. Dobra, wbijamy i teraz zobaczymy, co się stanie z tym generałem Amu i z Husajnem. Husajna też zresztą zobaczymy. Już właściwie go widzieliśmy. Strasznie kolorowo tutaj. Zauważyliście w tym Iraku? To się jakoś nazywa. I zdradziłeś mnie. Ja nie. W imieniu kraju to wszystko zrobiłem. Czy wiesz, co się stanie, jak ktoś mnie zdradzi? Przepraszam, panie Husajn. Ja potrzebuję tego generała żywego. Intruz! Ej, gdzie uciekacie? Także on powiedział, że po prostu robiąc interesy ten generał Amu z Dekerem, zdradził go i Husajn też jest przeciwko temu generałowi. I chciał go zabić po prostu, ale my przyszliśmy i Husajn pobiegł w te, Amu pobiegł w tamtą, a ja znowu pobiegłem w tą złą stronę, przepraszam, bo my gonimy Amu. Husajna zostawiamy Amerykanom. Idziemy dalej. Chyba tędy, dobrze idę chyba. Chociaż nie dobrze. Dobrze szedłem poprzednią drogą, tak. Głupi los jest głupi. No. Ogólnie całkiem ładnie. Chciałem powiedzieć, że te ozdoby na ścianach i ogólnie te takie różne ozdoby innego typu, nie mozaiki, bo to tak myślałem o mozaikach, ale to raczej nie są mozaiki. One się jakoś nazywały, nie? Arbi coś takiego. Ja pamiętam, że się o tym uczyłem, że wiem, że oni, ta religia muzułmanów uważa, że przedstawianie postaci świętych jest jakimś grzechem i dlatego oni w kościołach nie mają obrazów świętych, tak jak my, Jezusa, Marii czy czegoś takiego, tylko oni mają właśnie te arbitreski. Nie, arbitreski to się chyba nazywa. Nie wiem, teraz wam nie chcę powiedzieć. Uranium? Gdzie go? Skąd go zdobyłeś? Fabryki są gdzieś. Gdzie jest Decker? Proszę, ja ci powiedziałem wszystko, co mówię, tylko puść mnie. Gdzie jest Decker i jego ludzie? Zdjąć go! Rozkaz Deckera! Boże kochany! No i tak skończył generał Amu. Odpadła mu ręka i rozstrzelali go. Nie zdołał nam nawet przekazać, gdzie jest ta główna baza, tak mi się wydaje. No, kolejna misja za nami. Zostało jeszcze 8 minut nagrania, to tam jeszcze trochę coś pociśniemy, potłumaczymy sobie jakąś historię i będzie fajnie. Co nie? Boże, jak ja miło spędzam czas. O! To nasza ostatnia szansa! Might be easy to find, only my objectives call for me to destroy this place as well, crippling the Iraqi nuclear program.
No, teraz przydałby się Hawk, powiedział Jacko. Wiecie, będę wam tak jakoś podkładał głos, jak będą jakieś krótsze rozmówki, bo jak są takie długie, to czasami można łatwo popełnić gafę i nie chcę tak przy was. Rozstrzelmy sobie to, bo tak! Mam taką tużba ochotę. Dobra, i teraz tutaj zadaniem naszym jest zniszczyć te składy... Jezus, przepraszam! Jestem okropny! Zniszczyć składy uranu Deckera, tak mi się wydaje, które podobno są w tej rafinerii. I ogólnie musimy tą całą rafinerię wysadzić w powietrze za pomocą tam... Kurde! Palę się teraz! Za pomocą wysadzenia w powietrze tych takich głównych szybów tej rafinerii. My musimy się do takich trzech dostać, bo cały czas będą przychodzić nowi wrogowie, także niełatwe zadanie. Zamknięte. Odsuńcie się, proszę was, bo ja już tutaj dwóch zabiłem inżynierów. Przepraszam. Także tak, to ten właśnie Amu nam w poprzedniej części powiedział, że tutaj się znajduje ten skład. Jakby ktoś nie rozumiał, to tłumaczę, wiecie. Staram się być taki, że wszystko tłumaczę. Nie wiem, po co ja tędy przeszedłem w ogóle, ale nie wiem. Też sam nie wiem, po co ja takie kółeczka robię, zamiast iść tamtą drogą. Tak jestem beznadziejny. Ktoś do mnie strzela. Tu! Aj, sorry. Myślałem, że tu pies na mnie biegnie. Jeszcze jeden! Dzień dobry. Otwarte, zamknięte. Ale tutaj się będzie dało wejść chyba. Tak mi się wydaje. Tak. Nie strzelaj tak nieładnie. Głowa, ręka, wszystko odpada, Boże. Tu nasi są, znaczy nasi cywile. Nie będę strzelał, on sobie chodzi, jak gdyby nigdy nic. I zaraz wam pokażę, co miałem na myśli, mówiąc wysadzenie głównych od wpływów, nie wiem. Wiecie, trzeba kliknąć ten zawór. Jeden i coś jeszcze trzeba... Nie strzelaj do nas, bo zabijesz ludzi, człowieku! Nie są niczego winni, no. O, i widzicie, i teraz nagle wybuchają te główne odpływy. No i jak my takie trzy zniszczymy, to wszystko gra i wszystko jest gites, także... A nie, to cztery nawet musimy. Dzień dobry, proszę do nas nie strzelać. Hejo, cześć. Uwaga, bo w inżyniera strzelę. Inżynierowie są tutaj przydatni. Włączcie mi windę, panowie. Włącz im... O właśnie, teraz znaleźliśmy już... czyli tak, winda jest znowu online, to super, zaraz nam przyjadą pewnie wrogowie. I dowiedzieliśmy się, gdzie bo tutaj to uranum chyba wydobywano, tak mi się wydaje, było ukryte w tej rafinerii, tak mi się wydaje, nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. I zostało dostarczone do Niemiec, do Hanover, także tam się teraz udamy. Następna misja, to już będzie, moi kochani, ostatnia misja Soldiera, tak a propos. Dlatego całkiem sprawnie nam to szło. Chociaż i tak wydaje mi się, że ta gra była trochę dłuższa niż medal. Chociaż nie. W medalu było mniej misji, ale bardziej się ciągnęły, a tutaj jest na odwrót, tak mi się wydaje. Dobra. Ja tu powinienem windą się gdzieś przejechać, ale nie wiem, gdzie ta winda była. Tu, a, no i mówisz, winda, masz winda, Pilosku. Proszę, jedziemy. I teraz musimy jeszcze się dostać chyba do jakiejś bazy danych, żeby zniszczyć, wykasować te wszystkie informacje i te daty. Ogólnie. Zlikwidować wszystkie dane związane z tym nuklearnym planem, irackim nuklearnym planem, no. Tak mi się wydaje. Tak ja to rozumiem, no, mniej więcej, no. Na tyle moja znajomość angielskiego pozwoliła zrozumieć grę. Jeżeli jestem w błędzie, to pamiętajcie, zawsze możecie napisać komentarz: Kilos, chuju, jesteś w błędzie, wszystko jest inaczej niż mówisz. I tyle. Otwórz mi. A nie, otworzę się samo, to nieładnie. To się chyba potem otworzy. A ja powinienem się wrócić tam, gdzie byłem, bo tam był jeszcze jeden taki ten zawór, którego ja nie przekręciłem i... Mogę tego żałować w przyszłości. Tutaj... Tam to było, dobrze szedłem. To jest tu. Ja przekręcam zawór, patrzę sobie tutaj, zaraz coś wybuchnie. Tam coś wybuchnęło. Miło, ta odnoga poszła. Cały odłam, a my szukamy kolejnych zaworów, żeby je zdetonować. Ała, palę się! Znów palę się! Może jak ja nie umiem śpiewać strasznie, ale bardzo mi jest miło, kiedy piszecie, że ładnie śpiewam jak robimy live. To jest takie miłe, takie fajne, takie widać, że jesteśmy prawdziwymi, że jest między nami jakaś więź, że sobie komplementujemy, że jesteśmy dla siebie mili, przyjmujemy się sobą. To jest ta społeczność, którą ja zawsze chciałem utworzyć i się udaje, wiecie?
jest bardzo fajna część tego całego zagrajmerstwa. W ogóle dostałem e-maila od takiej dziewczyny, która pisała, że dzięki tym moim filmikom potrafi wyjść z niejednego doła i że ogólnie jej, mój głos poprawia humor i takie tam było mi bardzo przyjemnie, że wiecie, że jeżeli komuś to naprawdę poprawiło kiedyś humor, to było warto zakładać ten kanał i tak, wiecie. Że ja to robię z pasji, wiecie, to jest moja pasja. Czy nie chcę się teraz nabijać z tych wszystkich gadanin o pasji, ja tylko mówię, że wiecie. Przyjemność może w dalszym ciągu iść w parze z jakimś tam z rozrywką, z radością samego nagrywania, także nie musimy od razu hejtować ludzi, którzy zarabiają na filmach, a mimo tego dobrze się bawią, nie? Bo co innego, jeżeli ktoś robi te filmy na siłę i widać, że to jest wszystko sztuczne, że to już nie jest ten sam gość jak kiedyś, no ale jednak nie popadajmy w skrajności i dajmy sobie też człowiekowi zarobić, bo czemu nie właściwie, prawda? Czy ja tak wychodzę z założenia? Ja nie wiem jak wy. Nie wiem, zgubiłem się i to jest właśnie głupie w tej misji, że tu nie jest podane co ja mam najpierw zrobić, tylko od razu dostałem windę i jedź, kilos, proszę, droga wolna, rób co chcesz. Tu jest chyba jeszcze jakiś zawór, tak mi się wydaje, tak. Trzeci zawór, jeszcze jeden zostanie. A gdzie? To ja nie mam pojęcia. Fajnie, o, tutaj wszystko ładnie wybucha, może tędy. O, tutaj się koleżka zabłądził, tutaj utknął nieładnie. Tak, chyba tędy. Tak mi się wydaje. Tak, powinienem jakoś przedostać się na drugą stronę. Ojejku. Proszę nie strzelać tak agresywnie. Proszę, proszę. Można strzelać nieagresywnie? Tak w ogóle, ale trudno. Jezus! Oj, widzieliście? Tutaj był właśnie doskonały, wręcz perfekcyjny przykład respawnu przeciwników, żeby nie było nudno. Zrespił się kochany przeciwnik na mnie. Można powiedzieć, że znamy się jak łyse koń. To jest chyba winda. I ona nie jedzie. A, jedzie jednak, dobra. Jedziemy. Nie jest miło jak ja jeszcze winda, więc sobie pojadę. No ale ja już tu wszystko zrobiłem, co miałem, to jest problem. Tu już wszystko powybuchało, no. To nie jest, to nie tędy droga. Ktoś jeszcze będzie zaraz dzwonił. Mama dzwoni, no pewnie, ona nie może po prostu. Przepraszam was na chwilkę. Taka ciekawostka, kochani, właściwie w tym momencie skończył się nam czas do tego. Żegnam się z wami. Serdecznie, tutaj Kilos 53, zapraszam do kolejnych odcinków, pamiętajcie o łapce albo o komentarzu, tam żebrę, wiem, że żebrze, o to wiem, ale to jest takie przyjemne, to jeszcze save'a sobie strzelę z wami, żeby było miło, klik, new save game i także trzymajcie się, moi kochani, do następnych odcinków, pa, pa.